A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, i powiedziawszy to, skonał. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 46 werset. Słowa z tego wersetu Pan Jezus Chrystus wypowiedział na krzyżu jako siódme z kolei zdanie lub słowa, siódme z kolei słowa. W swojej pierwszej prośbie Pan Jezus Chrystus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jego ostatnie słowa to z kolei wykonało się. Dowodzi tego, że jego dzieło było doskonałe i dokonane ku zupełnemu upodobaniu Ojca. W Ewangelii Jana, 10 rozdział, 18 werset jest napisane: Mam moc dać moje życie, mam moc znowu je odzyskać. Z tej mocy Pan Jezus zrobił użytek. On nie umarł tak jak ktoś, kto kona. W momencie swojej śmierci był Pan Jezus w pełni sił. Ewangelista Mateusz relacjonuje: Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Łukasz 27 rozdział, werset 50. To jest Mateusza. Mateusza 27:50. Wspomniane ręce Ojca są zupełnym przeciwieństwem rąk ludzkich. W słowach w ręce Twoje polecam. I jeżeli tak, to wspomniane tutaj ręce Ojca są zupełnym przeciwieństwem rąk ludzkich, o których wcześniej mówił Pan Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Jakże bezlitośnie te ręce obeszły się z tym, który jest obrazem niewidzialnego Boga. Jak okrutnie go zraniły. Teraz jednak Ojciec bierze Pana Jezusa, bierze go w swoje ręce, aby objąć go swoją wierną, pełną mocy, ochroną. Umierający Zbawca traktuje swojego ducha jako kosztowne dobro, które powierza opiece swojego Ojca. Podczas swojej służby Pan Jezus Chrystus powiedział: Lisy mają jamy i ptaki niebiańskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Teraz jednak po dokonanym dziele mógł skłonić swoją głowę. Niechaj nasz drogi i umiłowany Pan Jezus Chrystus będzie uwielbiony i wiecznie wysławiany za to potężne Boże dzieło.